Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Niezwykle i serdecznie pozdrawiamy wszystkich widzów telewizji Trwam w tym jakże uroczystym, szczególnym dniu, dniu, w którym serce każdego Polaka powinno być mocniej. 103. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. To wielkie święto wszystkich Polaków, zarówno tych, którzy mieszkają w ojczyźnie, jak i również tych, którzy mieszkają poza granicami Polski. Drodzy Państwo, dzisiaj telewizja Trwam przeprowadziła już bardzo wiele transmisji z uroczystości, które odbywają się w stolicy z udziałem najwyższych przedstawicieli władz państwowych. My z wielką radością rozpoczynamy transmisję Marszu Niepodległości w dniu Święta Niepodległości. Jesteśmy zgromadzeni przy Stadionie Narodowym. To jeden z tych etapów Marszu Niepodległości, który znalazł się na trasie tego przemarszu wielkich i dumnych Polaków. Dumnych, suwerennej, niepodległej, najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. Już za chwilę Marsz Niepodległości wyruszy z ronda Tmockiego, uda się w kierunku Mostu Poniatowskiego. Później nastąpi zejście pod Stadion Narodowy. Bardzo serdecznie witam jak co roku obecnego wraz z nami, także wiernemu temu wielkiemu Marszowi Niepodległości. Witam bardzo serdecznie pana doktora Krzysztofa Kawęckiego, historyka, politologa, prezesa Stowarzyszenia Wiara i Czyn. Bardzo serdecznie witam, panie doktorze. Szczęść Boże. Witam serdecznie, szczęść Boże. Karty naszej historii po ogromnym czasie zniewolenia, rozbiorów Polski, dobytu państwowości zrodziła się wolna, suwerenna i niepodległa Polska. I za to w tym symbolicznym dniu 11 listopada dziękujemy naszym przodkom, ale dziękujemy także Panu Bogu. Tak, dokładnie. 11 listopada to jest taki dzień symboliczny, ale w tej chwili to jest święto oficjalne, narodowe, państwowe odzyskania niepodległości. 4 pokolenia Polaków czekało na niepodległą. 5. pokolenie doczekało się. I właśnie w dniu 11 listopada wydarzyły się co najmniej 3 wydarzenia, miały miejsce, które są związane właśnie z tym narodowym świętem Polaków. Otóż przede wszystkim 11 listopada we Francji, w wagonie kolejowym w Lasku Compiègne, niedaleko Paryża, marszałek Francji Ferdinand Foch, a Francja, przypomnijmy, to było państwo, które właśnie główny wzięło ciężar walki z Niemcami militarny. Otóż właśnie marszałek Francji podyktował Niemcom warunki rozejmu. Równocześnie w tym dniu 11 listopada Rada Regencyjna, która rezydowała w Warszawie, to był lokalny ośrodek władzy polskiej, tworzącego się państwa polskiego. Otóż Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu, który dzień wcześniej wrócił z Magdeburga, z internowania w Magdeburgu do Warszawy, przekazała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo wojskowe. I wreszcie 11 listopada w Warszawie, w wielu innych oczywiście miastach Polski, to był dzień radości, euforii, można wręcz powiedzieć. Jeśli chodzi o Warszawę, ulice, place zostały wypełnione mieszkańcami. Czuło się coś, no, taką atmosferę niezwykle podniosłą. Czuło się, że ten sen właśnie o wolnej Polsce się realizuje, że on się spełnia. Mamy piękne opisy świadków tych wydarzeń, tego dnia. I właśnie też w tym dniu 11 listopada rozpoczęło się takie samorzutne rozbrajanie przez mieszkańców Warszawy, Niemców, którzy przecież byli wcześniej taką armią, prawda, zdyscyplinowaną. Tutaj byli już zupełnie upokorzeni, w zasadzie już pozbawieni woli walki. I to są te wydarzenia, które symbolicznie, można powiedzieć, dały taką podstawę do tego procesu późniejszego ustanowienia 11 listopada Dniem Niepodległości. Panie doktorze, te walki o wolną i suwerenną Polskę trwały jeszcze przez poszczególne miesiące, przez poszczególne etapy budowania polskiej państwowości. Tak, oczywiście. Właśnie to piąte pokolenie, które doczekało tej wolnej Polski, musiało po prostu zmierzyć się z bronią w ręku, z walce o granicę, więc walki z Ukraińcami o Lwów, wojna później z bolszewikami w 1920 roku, oczywiście powstania listopadowe, przepraszam, wielkopolskie, powstania śląskie, no więc to była walka po prostu o granicę, o państwo polskie. Natomiast jeśli chodzi o 11 listopada, on cały czas był w świadomości Polaków właśnie w okresie
II Rzeczypospolitej, ale dopiero w 1937 roku zostało to święto ustanowione i dwukrotnie było ono obchodzone przed wybuchem II wojny światowej, a zatem właśnie w 1937 i 1938 roku. Później, jak wiemy, w czasie okupacji zostało ono zakazane przez najeźdźców sowieckiego i niemieckiego. Po wojnie również komuniści to święto zdelegalizowali, wprowadzając swoje święto w 1935 roku, czyli 22 lipca, czyli tak ustanowienie tak zwanego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, czyli władzy z nadania sowieckiego. W PRL święto było oczywiście również zakazane, były represje, nawet jeśli w jakimś wymiarze zupełnie symbolicznym, prywatnym już wówczas, to święto było po prostu upamiętniane przez Polaków, przez tych, którzy pamiętali o niepodległości. I jeszcze później już w latach, można powiedzieć, końca lat 70. rozpoczęły się takie obchody, manifestacje kilkusetosobowe, organizowane przez środowiska opozycji antykomunistycznej, między innymi właśnie w Warszawie przed grobem nieznanego żołnierza. Ale proszę sobie jeszcze wyobrazić, że w 1988 roku milicja wówczas rozbijała te manifestacje i w 1989 roku ustawą sejmową Sejmu Rzeczpospolitej po prostu zostało, w Sejmu jeszcze nie było Rzeczpospolitej, ale to był jeszcze Sejm, ten właściwie można powiedzieć taki na wpół kontraktowy. Otóż zostało to święto ustanowione jako święto narodowe i państwowe. No i ono w tej chwili oczywiście obowiązuje. No a historia tego święta, no to jest już, to są następne lata. Lata w zasadzie można powiedzieć 90. i przede wszystkim związane no, z Marszem Niepodległości. Panie doktorze, dzisiejszy szczególny dzień i Marsz Niepodległości. Mamy radość komentować to wydarzenie tutaj ze stolicy. Chcemy przekazywać to wszystko, co dzieje się na ulicach Warszawy naszym rodakom w ojczyźnie i poza jej granicami. Bardzo wymowne jest hasło marszu w tym roku, Marszu Niepodległości. Niepodległość nie na sprzedaż. Tak, proszę ojca, te hasła, które przyświęcały kolejnym obchodom Marszu Niepodległości, one definiują nie tylko Marsz Niepodległości, ale one odnoszą się po prostu do wydarzeń nie tyle historycznych, ile po prostu współczesnych. Otóż Marsz Niepodległości z jednej strony upamiętnia wydarzenia historyczne, ale z drugiej strony odnosi się do współczesnych wydarzeń, do współczesnych zagrożeń, do współczesnych wyzwań, które stoją przed Polakami i państwem polskim. To jeszcze przypomnę, że bodajże w 2012 roku było hasło Odzyskajmy Polskę i to hasło Odzyskajmy Polskę, można powiedzieć, cały czas jest wciąż aktualne. W 2018 roku, a więc w rocznicę okrągłą odzyskania przez Polskę niepodległości, to było hasło Bóg, honor, ojczyzna. W następnym roku, w 2019 roku, było hasło Weź w opiekę naród cały. Także to są te po prostu hasła bardzo, bardzo istotne. No i teraz mamy właśnie to hasło Niepodległość nie na sprzedaż. Tak, dlatego że ono się odnosi do po prostu kontekstu też zewnętrznego, trudnej sytuacji, zagrożeń, w jakim znalazła się nasza ojczyzna. Na arenie międzynarodowej prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dzisiaj na placu Piłsudskiego wprost nawiązywał do bardzo niebezpiecznej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Oczywiście, więc mamy tutaj kontekst zewnętrzny, a zatem tę wojnę, jak to mówimy, hybrydową, czyli po prostu próbę naruszenia, działania na rzecz naruszenia granicy Rzeczypospolitej z wykorzystaniem przez reżim Łukaszenki i zapewne oczywiście przez innych mocodawców, czyli przez Moskwę, wykorzystania migrantów do tego, żeby po prostu tę granicę po prostu sforsować. I to jest oczywiście, to są działania wrogie, wymierzone w państwo polskie. I chyba znów nie ma tutaj przypadków, że właśnie to się dzieje w tym czasie, to nasilenie jest w okresie zbliżającego się święta niepodległości. Polityka rosyjska lubi takie symbole. Przypomnijmy, że 4 listopada miało miejsce podpisanie tego aktu integracji daleko idącej,
gospodarczej, wojskowej między Białorusią a właśnie Rosją, Federacją Rosyjską. A to jest w Rosji dzień, który jest obchodzony tam jako Dzień Narodowej Jedności Rosji, związany z wypędzeniem Polaków z Kremla, polskiej załogi w 1612 roku, bo Polacy, jak wiemy, ten Kreml wówczas zdobyli. A zatem w tym momencie, teraz mamy 11 listopada, mamy nasilenie tych wszystkich działań właśnie takich prowokacyjnych ze strony właśnie Białorusi, czy służb specjalnych białoruskich, również pewnie rosyjskich, ale to jest akcja zorganizowana. To jest po prostu bardzo dobrze przygotowany proces, który ma na celu demontaż, wręcz powiedziałbym, państwa polskiego. Ale jeszcze mamy do tego trwające już od wielu miesięcy naciski ze strony Unii Europejskiej. Podważanie polskiej suwerenności. Podważanie właśnie polskiej suwerenności. Mówienie o tym, że jeśli my nie uznamy tak zwanego prawa unijnego, wyższości prawa unijnego nad prawem krajowym, czyli jeżeli nie pozbędziemy się tej suwerenności dobrowolnie, jeśli nie uznamy dyktatu, można powiedzieć, właśnie Brukseli i Niemiec również, to wówczas nie otrzymamy pieniędzy, tak zwanych funduszy unijnych. No, na marginesie trzeba powiedzieć, że przecież to nie są tylko pieniądze produkowane, gdzieś wytwarzane w Brukseli, ale to są również pieniądze właśnie państw członkowskich Unii Europejskiej. A zatem to, myślę, że hasło też nawiązuje niemalże wprost do tej sytuacji, że za pieniądze po prostu nie da się kupić Polaków, że ważniejsza jest niepodległość, suwerenność, własne państwo. I nie pozwolimy, żeby Unia Europejska szantażowała nas różnymi tego typu działaniami, jak i podobnie nie pozwolimy, żeby Białoruś czy Moskwa naruszały integralność państwa polskiego. Przed chwilą właśnie przed wymarszem Marszu Niepodległości jego uczestnicy dziękowali żołnierzom Wojska Polskiego, funkcjonariuszom Straży Pożarnej, Policji, którzy w sposób naprawdę bardzo odpowiedzialny, bardzo zdyscyplinowany, godny bronią tam właśnie granicy Rzeczypospolitej. Myślimy z tego miejsca również, z Warszawy, od telewizji Trwam, od słuchaczy Radia Maryja, Telewizji Trwam, całej rodziny Radia Maryja i wszystkich Polaków, też przekazujemy serdeczne wyrazy solidarności właśnie w tym dniu, w tym szczególnym dniu 11 listopada. O zakusach dotyczących chęci zniszczenia Marszu Niepodległości będziemy rozmawiali za chwilę. Drodzy Państwo, dzisiaj piękna pogoda w naszej stolicy, w Warszawie, piękne słońce, a zatem ci, którzy jeszcze nie podjęli decyzji o uczestniczeniu w Marszu Niepodległości, bardzo gorąco zapraszajmy. Twórzmy wielką wspólnotę narodową, poczucie naszego wspólnego świętowania, dziękowaniu Panu Bogu i wielkim bohaterom naszej ojczyzny za to, że dzisiaj możemy cieszyć się wolną, suwerenną i niepodległą ojczyzną.
Wielki Marsz Dumnych Polaków, Marsz Niepodległości. Niepodległość nie na sprzedaż. Z nami jest pan dr Krzysztof Kawęcki. Panie doktorze, losy tegorocznego Marszu Niepodległości stały pod znakiem zapytania prawie do ostatnich chwil. To pokazuje bardzo mocno, jak wielu środowiskom politycznym, ale myślę także i międzynarodowym, ten Marsz Niepodległości w tym szczególnym dniu, dniu odzyskania przez Polskę niepodległości, jest po prostu nie na rękę. Tak, można powiedzieć od samego początku. Marsz Niepodległości był zwalczany różnymi metodami. Tutaj repertuar był bardzo wszechstronny przez tych, którzy, można powiedzieć, polskości nie cenią, czy polskość dla nich jest obca. I rzeczywiście te działania były różne. Jeśli tak może przypomnimy sobie króciutko historię Marszów Niepodległości, to w 2010 roku według instrukcji Gazety Wyborczej lewicowi aktywiści przebrali się w więzienne ubrania, pasiaki więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych z czasów II wojny światowej i w ten sposób nielegalnie blokowali legalną manifestację przy zupełnej bierności, co najmniej bierności policji. Ale tu nawet nie chodziło tylko o tę blokadę, która rzeczywiście, można powiedzieć, uniemożliwiła marsz. Natomiast bardziej chodziło o pokazanie kontekstu rzekomo takiego historycznego. Kolejnego po prostu, można powiedzieć, oskarżania Polaków i także uczestników Marszu Niepodległości o rzekomy nazizm, faszyzm i tak dalej, że oto idą tam faszyści. Zresztą, jak wiemy, później także wysocy przedstawiciele Unii Europejskiej, jak i Verhofstadt, mówił przecież nie tak dawno, że w Marszu Niepodległości bierze udział 60 tysięcy nacjonalistów, faszystów, neonazistów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast później oczywiście też były różne prowokacje, spalenie budki przed ambasadą rosyjską. Wiemy, jakie okoliczności i jest tutaj daleko idące domniemanie, że za tym stało kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ówczesne kierowane przez Platformę Obywatelską. Spalenie absolutnie prowokacyjne wozu TVN-u. Takich przykładów można by wymieniać bardzo wiele. Również pojedynczych, różnych aktów, których dopuszczono puszczały się osoby, tak zwane osobniki niezidentyfikowane, czyli po prostu zorganizowane grupy, które po prostu prowadziły taką działalność prowokacyjną. I tutaj oczywiście tego typu działań było bardzo wiele. W 2014 roku na przykład tutaj właśnie na tym moście Poniatowskiego, przed którym stoimy dzisiaj, policja właśnie w tym miejscu, które jest bardzo przecież niebezpieczne, zablokowała Marsz Niepodległości, a później co najmniej mieliśmy do czynienia z dziwnymi, nazwijmy, niezrozumiałymi, co najmniej delikatnie mówiąc, działaniami policji, które miały charakter prowokacyjny. Zresztą wówczas, proszę ojca, byliśmy świadkami, też relacjonowaliśmy te wydarzenia. Poza tym oczywiście możemy tutaj podać cały oczywiście repertuar tych różnych działań, ale były to również działania przede wszystkim takie propagandowe, skierowane do opinii publicznej zewnętrznej, zachodniej, pokazujące Polskę w jak najgorszym świetle. Nie tylko uczestników Marszu Niepodległości, nie tylko chodziło tutaj o organizatorów, tak naprawdę wszystkich Polaków. A więc ta sytuacja miała miejsce i to wszystko miało miejsce w okresie rządów Platformy Obywatelskiej. W 2015 roku władzę przejmuje Prawo i Sprawiedliwość i sytuacja, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i tak dalej, zupełnie się zmienia. Też, proszę ojca, zwracaliśmy wówczas uwagę. Doświadczyliśmy tego. To prawda. W 2015 roku, że w zasadzie nie było widać przynajmniej policji. Policja oczywiście działa w sposób profesjonalny, ale nie w sposób jakiś prowokacyjny i zachowane zostało bezpieczeństwo. A więc sytuacja się zupełnie zmieniła. Ten Marsz Niepodległości później, bardzo ważny, w 2018 roku, a więc w rocznicę okrągłą odzyskania przez Polskę niepodległości, 150 tysięcy Polaków. No i mamy tutaj też incydent już taki zewnętrzny. To znaczy właśnie przyjazd tych bojówek niemieckich Antify, które między innymi pobiły rekonstruktorów grupy z okresu księstwa
warszawskiego, a więc kolorowo ubranych, prawda, w te mundury z księstwa warszawskiego. No nie wiem, chyba że pomyliło mi się po prostu z faszyzmem, ale myślę, że chyba nie, tylko po prostu to było świadome działanie właśnie tych niemieckich bojówek lewackich, które właśnie one tak naprawdę mają wspólnego bardzo wiele właśnie z nazizmem, z faszyzmem, a więc z tą tradycją, najgorszą tradycją niemiecką. I oni przyjeżdżają, rozbijają nam, chcą rozbić nam Marsz Niepodległości, oczywiście zaproszeni przez inne środowisko skrajnie lewicowe. Także tych oczywiście sytuacji było bardzo, bardzo, bardzo wiele. Ja myślę, że naprawdę potrzebny byłby taki projekt badawczy i myślę, że państwo polskie stanie na wysokości zadania, żeby po prostu prześledzić tę historię, także pod kątem pewnych prowokacji. Mam nadzieję, że to nastąpi, bo to jest bardzo ważne, bo środowiska lewackie chciały nam, Polakom, odebrać po prostu 11 listopada, po prostu możliwość świętowania niepodległości. I właśnie przechodzimy to do dnia dzisiejszego. Tak, były różne kruczki, jak wiemy, prawne, kombinacje, prawda? Począwszy od haniebnej decyzji administracyjnej wydanej przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy, pana Trzaskowskiego. Dokładnie tak. Oczywiście decyzji motywowanej absolutnie względami politycznymi i decyzji później, którą niestety sądy, co pokazuje jak gdyby po raz kolejny potrzebę reformy sądownictwa, sądy właśnie tę decyzję, ten wniosek prezydenta Warszawy podtrzymały. I bardzo dobrze, że nastąpiła taka jak gdyby odpowiedź, reakcja ze strony Urzędu do Spraw Kombatantów i pana ministra, szefa tego urzędu, Jana Józefa Kasprzyka, który zresztą, chciałem powiedzieć, ja szedłem w marszu w 2011 roku i wówczas też między innymi właśnie jeszcze przecież nie był ministrem, prawda? Pan Józef Kasprzyk również brał udział w tych marszach, a więc to jest coś zupełnie naturalnego. To nie jest tak, że jak gdyby wykorzystuje tę trudną sytuację. Absolutnie nie. Natomiast bardzo dobrze, że również są kombatanci, bo będą brali udział w tym marszu. Otóż kombatanci po prostu niestety stali się również przedmiotem gry ze strony określonych środowisk, gdzie pojedyncze jakieś osoby po prostu są manipulowane, czy też wykorzystywane do tego, żeby po prostu atakować Marsz Niepodległości, jego organizatorów w sposób zupełnie nieuprawniony, niesprawiedliwy, także szefa Marszu Niepodległości, Roberta Bąkiewicza. I myślę, że tutaj jest ważna rzecz, że państwo polskie stanęło na wysokości zadania. Mamy taką zasadę, także w katolickiej nauce społecznej, zasadę pomocniczości. A więc państwo ma wspierać ośrodki lokalne, inicjatywy lokalne, obywatelskie, tam gdzie te grupy, te środowiska nie są same w stanie zrealizować pewnych zadań. Wspierać to nie znaczy zastępować. Natomiast ta zasada wsparcia, subsydiarności, pomocniczości tutaj nastąpiła i myślę, że po pierwsze jest to dobra decyzja ze względu na po prostu zachowanie tej godności, tego charakteru święta, radości i powiedział godności właśnie w jakiej powinno być ono obchodzone, ale również bezpieczeństwa uczestników. No i miejmy nadzieję, proszę Ojca, że nie będzie tutaj jakiś właśnie prowokacji. Natomiast przed chwilą, chyba nie kilka minut temu, słyszeliśmy to skandowane hasło przez uczestników Marszu Niepodległości: Bóg, honor i ojczyzna, które swego czasu na antenie jednej ze stacji telewizyjnej TVN-u otrzymał tak. Koncesję jednak nadal, a więc może nadal, że tak powiem, tutaj robić propagandę antypolską. Otóż właśnie tam właśnie jedna z uczestników tej audycji, tego programu w TVN-ie właśnie uznała, że to hasło Bóg, honor, ojczyzna to jest hasło ksenofobiczne, bodajże nawet nie wiem, czy nazwała to faszystowskie. W każdym bądź razie na pewno hasło, które absolutnie nie powinno mieć miejsca. I to te są przykłady zwalczania właśnie tego właśnie Marszu Niepodległości. Ale przecież ostatnimi czasy mieliśmy do czynienia ze skandalicznymi wystąpieniami polityków. No nie wiem, można ich nazwać
nazwać politykami, chociaż trudno powiedzieć polityków, tak zwanych celebrytów, którzy, także parlamentarzystów niestety, lewicy, którzy po prostu, można powiedzieć, parodiowali na przykład Rotę, tak, Marii Konopnickiej, czy były przykłady, powiedziałbym, znieważania symboli narodowych, także flagi biało-czerwonej, bez jakichś takich reakcji ze strony właśnie sądów. A tymczasem dzisiaj Marsz Niepodległości rozpoczął się właśnie odśpiewaniem hymnu, który został napisany w 1797 roku przez Józefa Wybickiego jako pieśń Legionów we Włoszech, a w 1927 roku został oficjalnie uznany hymnem państwowym. I później zaśpiewano Rotę, którą też, przypomnijmy, napisała Maria Konopnicka, a muzykę Feliks Nowowiejski. I to była taka też odpowiedź na politykę germanizacji cesarstwa niemieckiego prowadzoną wówczas. I ta pieśń po raz pierwszy publicznie została zaśpiewana 15 lipca 1910 roku, w 500. rocznicę zwycięstwa w bitwie pod Grunwaldem nad Krzyżakami. Ta uroczystość, o której wspomniałem, 15 lipca 1910 roku, miała miejsce w Krakowie. To była bardzo duża patriotyczna uroczystość. Tegoroczna próba delegalizacji Marszu Niepodległości może, panie doktorze, odnieść skutek odwrotny, bo kiedy dojeżdżałem do Warszawy, to widziałem ogromne liczby osób, które przyjeżdżały do stolicy indywidualnie, samochodami, ale także autokarami na Marsz Niepodległości. Z wieloma także rozmawiałem. Mówili, że w tym roku będą po raz pierwszy, tylko dlatego, żeby wykazać swoją solidarność z organizatorami Marszu Niepodległości, ale także pokazać swoje przywiązanie do wartości narodowych, patriotycznych i katolickich. Oczywiście tak, więc myślę, że tutaj ta reklama w postaci różnych działań, także prezydenta miasta Warszawy, spowodowała, że tak powiem, jeszcze większą mobilizację. I bardzo możliwe, tak, proszę ojca, że ten rekord frekwencji zostanie tutaj osiągnięty i będziemy mieli naprawdę piękny marsz z udziałem wszystkich, powiedziałbym, i grup zawodowych, i z różnych miast, z różnych części Polski, ale również ludzi w różnym wieku, prawda, i młodszych, i starszych, i seniorów, i tak dalej. Także myślę, że tak, to może być rekord w tym roku. I chciałoby się życzyć także, panie doktorze, aby ten Marsz Niepodległości w końcu miał taką siłę, aby zawstydził tych wszystkich, którzy, powiem delikatnie, nie kierują się polską racją stanu, będąc Polakami. Dokładnie tak. Ja myślę, proszę ojca, że naprawdę znaczenie Marszu Niepodległości jeszcze bardziej odkryjemy, wydaje mi się, po latach. Mówimy to, takie czasem jest takie słowo, może trochę taka nowa mowa w socjologii, o tak zwanym kodzie tożsamościowym. I myślę, że właśnie Marsz Niepodległości ma ogromny wpływ, który zostanie jak gdyby bardziej może właśnie doceniony i uwidoczniony po latach, na budowanie tej tożsamości narodowej, na budowanie tego patriotyzmu. Dzisiaj ten marsz ma taki bardzo mocny też wymiar doraźny, ale związany właśnie taki, no, powiedziałbym, propaństwowy, związany właśnie z taką solidarnością z Wojskiem Polskim, tak, z policją, a więc z instytucjami, Strażą Graniczną, z instytucjami, które wypełniają powinności wobec państwa polskiego, ale wobec po prostu obywateli. I to jest bardzo dobre. Najbardziej chyba przykre były te widoki, kiedy dochodziło tutaj do jakichś starć między właśnie uczestnikami, ale generalnie prowokatorami, bądź też akcjami, które zostały sprowokowane, a policją, która również często zachowywała się w sposób wątpliwy. Miejmy nadzieję, że dzisiaj właśnie ten związek z tymi instytucjami państwowymi, to zrozumienie służby dla Rzeczpospolitej, jaką wypełnia chociażby Wojsko Polskie, jest bardzo ważne. Ale przecież, proszę ojca, pamiętamy, że na przykład swego czasu, kiedy powstawało Wojsko Obrony Terytorialnej, jak to zwalczano, prawda? Jak przeciwnicy zwalczali to? Wyśmiewano całkowicie tę inicjatywę. Tak, mówiono, to wojsko prywatne,
Macierewicza, czy Błaszczaka, czy Kaczyńskiego, cytuję dosłownie. Także po prostu tu znów dla nich po prostu tą przeszkodą, tą solą wokół było to, że tę inicjatywę praktycznego patriotyzmu angażują się ludzie młodzi. I taki wymiar ten edukacyjny, wychowawczy, patriotyczny WOT po prostu bardzo im przeszkadzał. Dziękuję ślicznie, panie doktorze. Marsz Dumnych Polaków, Marsz Niepodległości, w święto niepodległości dla państwa relacjonujemy to przepiękne wydarzenie, wydarzenie, które powinno w sercu każdej Polki i Polaka wznieść te najpiękniejsze uczucia miłości do swojej ojczyzny, do Polski. Stop it!
Thank you.
Drodzy Państwo, trwa Marsz Niepodległości. Dla Państwa relacjonujemy to przepiękne wydarzenie. Jesteśmy dumnymi Polakami. Panie doktorze, bardzo wielu młodych osób, osób, które nie kryje swojego przywiązania do wartości narodowych, patriotycznych, katolickich. Spotykamy się z tym przecież od wielu, wielu lat. Te wspomniane przez pana przed chwilą także hasła Bóg, honor, ojczyzna, cześć i chwała bohaterom. Bezpośrednie odniesienia do Pana Boga, do Kościoła, ale także do naszej ojczyzny. Dzisiaj również te wartości na forum międzynarodowym próbuje się wyrwać serce młodych Polaków, ale nie tylko młodych. To prawda, dlatego że te inicjatywy patriotyczne, takie właśnie jak Marsz Niepodległości, jak obchody Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych, Żołnierzy Niezłomnych 1 marca, to są uroczystości, to są te, które zostały wprowadzone, może być w sposób taki zupełnie obywatelski, oddolny, i to głównie przez młodzież. Także można powiedzieć, że nawet młodzi ludzie wypełniali te zadania, które w sposób niedostateczny realizowało państwo, szczególnie właśnie w okresie rządów Platformy Obywatelskiej, ale także oczywiście wcześniej w latach 90. Także można powiedzieć doskonale, przecież zdajemy sobie sprawę, że przyszłością narodów, państw jutra po prostu jest młode pokolenie. To jest rzecz zupełnie naturalna, a zatem właśnie szczególnie te różne ideologie totalitarne próbowały zawsze tworzyć tak zwanego nowego człowieka, nowe wychowanie. Tak mieliśmy do czynienia z bolszewizmem, komunizmem, narodowym socjalizmem, którzy po prostu chcieli przede wszystkim, żeby to państwo, właśnie państwo totalitarne, oparte na ideologii pogańskiej, antychrześcijańskiej, wychowywało, kształtowało młode pokolenie. Przede wszystkim poprzez odebranie rodzicom prawa do formowania właśnie własnych dzieci. Trzeba także wspomnieć ogromną mobilizację środowisk narodowych, kiedy rok temu Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności konstytucją przesłanki pozwalającej na zabijanie dzieci ze względów eugenicznych. Wtedy rozpoczęła się ogromna, nienawistna batalia środowisk lewicowych, liberalnych, wymierzonych także we wspólnotę Kościoła, ale także w budynki sakralne w naszej ojczyźnie. Warto przypomnieć, że to właśnie Straż Narodowa, różnego rodzaju inne organizacje narodowe, patriotyczne przyczyniły się do obrony naszych świątyń. To prawda, a więc ta nienawiść związana z tak zwanym obchodami, z tymi różnymi protestami, tak zwanymi tak zwanego strajku kobiet, spowodowała właśnie jak gdyby taką już nie tylko słowną agresję, bardzo wulgarny zresztą język, którymi się wówczas posługiwano, ale również jak gdyby taką praktyczną już agresję, której obiektem stały się między innymi kościoły, elewacje kościołów, próby wtargnięcia do kościołów. I tu rzeczywiście ludzie młodzi, Straż Marszu Niepodległości, Roty Marszu Niepodległości, inne oczywiście również środowiska, stanęły po prostu na wysokości zadania. Bardzo szybko, błyskawicznie zareagowały na to niebezpieczeństwo, na możliwość profanacji świątyń. I ta obrona miała miejsce chociażby właśnie tutaj na Warszawie, na Placu Trzech Krzyży w kościoła świętego Aleksandra, czy też właśnie na krakowskim przedmieściu. Także w kościoła właśnie, gdzie tam mamy zresztą też figurę Chrystusa, która była również wcześniej obiektem niestety ataków ze strony właśnie środowisk lewackich, tych zwolenników tak zwanej ideologii LGBT, a przecież to ta figura Chrystusa to jest figura nie tylko historyczna, ale również ma swoją pewną przeszłość, kiedy to właśnie w czasie II wojny światowej w wyniku właśnie działań niemieckiego okupanta po prostu została po prostu zrzucona. I to jest pewien symbol też. Symbol polskości, symbol Warszawy, nie tylko symbol kościoła czy katolicyzmu. I dlatego właśnie można powiedzieć, te ataki tych środowisk na środowiska właśnie młodzieżowe.
przy jednocześnie bardzo intensywnie szalejącej rewolucji seksualnej, promocja ideologii gender, różnego rodzaju związków LGBT i tak dalej, i tak dalej. My mamy do czynienia podczas tego Marszu Niepodległości z ludźmi młodymi, którzy nie zgadzają się na taki nieporządek stanu rzeczy. To prawda, więc można powiedzieć, że takim przesłaniem Marszu Niepodległości jest też po prostu normalność. Jest pewien ład taki społeczny, moralny, który wszyscy po prostu oczekujemy, żeby w państwie był on realizowany. Idą ludzie młodzi, widzimy dużo dzieci, młodych małżeństw z dziećmi. A więc no, powiedziałbym właśnie, to jest ten wyraz praktycznego, można powiedzieć, zamanifestowania własnych postaw, przywiązania do określonych wartości, które są oczywiście zupełnie obce tym, którzy, jak słusznie ojciec to wyraził, chcą wprowadzić tę rewolucję właśnie genderową, rewolucję seksualną. Często mówimy, że mamy do czynienia z taką rewolucją neobolszewicką, neomarksistowską, i to prawda, bo to najpierw bolszewicy chcieli na początku XX wieku rozbić rodzinę, wprowadzić tę właśnie rewolucję seksualną, później te wszystkie właśnie ruchy nowej lewicy w latach 60. i tak dalej, a więc mamy tutaj do czynienia z atakiem na podstawowe fundamenty cywilizacji łacińskiej, cywilizacji chrześcijańskiej. I w tej sytuacji, jeżeli chcemy, aby rzeczywiście ta zdrowa tkanka naszego narodu przetrwała, potrzebna jest solidarność, potrzebne jest bycie ze sobą nawzajem i składanie nieustannego świadectwa ze swojej wiary, przywiązania do ojczyzny w takie dni chociażby jak dzisiaj. No właśnie, także to jest bardzo ważne. Myślę, że tutaj ta powinność, obowiązek wobec ojczyzny, wobec też przyszłych pokoleń spowodowała, że tyle osób co roku przyjeżdża do Warszawy na Marsz Niepodległości. Chyba też mam takie wrażenie, że coraz więcej widzimy tych biało-czerwonych flag w naszych mieszkaniach, balkonach, na domach wywieszonych. Także to też jest bardzo pozytywne zjawisko. A właśnie tutaj, na Marszu Niepodległości, dominuje właśnie ten kolor biało-czerwony. Flaga biało-czerwona, a więc przywiązanie do polskości, którą ma się również w sercu, ale również ją jak gdyby wyznaje na zewnątrz, w praktyce. Także no, to jest bardzo ważne. To jest naprawdę jakiś taki, powiedziałbym, więc przełom patriotyczny, który nastąpi w ciągu ostatnich lat przede wszystkim w młodym pokoleniu. A więc symbolem dla uczestników Marszu Niepodległości jest oczywiście biało-czerwona, a nie tęczowa flaga, która jest symbolem tej właśnie rewolucji genderowej, tej rewolucji, która ma zniszczyć właśnie fundamenty naszej cywilizacji. Zatem z nadzieją patrzymy na tych wszystkich, którzy współtworzą Marsz Niepodległości, ale to także dobra okazja, aby ponowić apel o wywieszenie flag naszych, polskich, narodowych, biało-czerwonej. Bądźmy również poprzez takie zewnętrzne pokazywanie przywiązania swojej miłości do ojczyzny w tym dniu dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Dobra, dzięki.
Wielką Polskę utworzymy, gdy marksistów pokonimy. Dojechaliście tutaj, że jesteście razem, nie tylko z Warszawy, nie tylko z województwa mazowieckiego, z całej Polski, z całej Europy, z całego świata przyjechali tutaj Polacy, żeby manifestować przywiązanie do niepodległej, suwerennej Polski. Brawo dla was! Chciałbym z tego miejsca podziękować również szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i osób represjonowanych, panu Janu Kasprzykowi, że możemy dzisiaj, tutaj, w Warszawie, w centrum Warszawy, przejść jak na prawdziwych polskich patriotów przystało. Nie nękani przez policję, nie nękani przez prezydenta Warszawy. Brawo! Dziękujemy kombatantom za to, że dzięki ich wsparciu dzisiaj możemy się tutaj spotkać. Wielkie brawa! Chciałbym podziękować również koledze posłowi Robertowi Winnickiemu, który był jednym z inicjatorów pierwszego Marszu Niepodległości razem z kolegą Przemysławem Holoferem. Wielkie brawa dla pana posła. Witam serdecznie również przedstawicieli Młodzieży Wszechpolskiej, Ruchu Narodowego. Brawo! Słuchajcie, ogromne brawa dla Straży Marszu Niepodległości, dla kolegów, którzy przez cały rok przygotowują się do tego, żeby tutaj w wolontariacie zabezpieczyć ten marsz, żebyśmy mogli przejść spokojnie i bezpiecznie. Dziękujemy wam, brawo wielkie! Wielkie również brawa dla moich koleżanek i kolegów z Rot Niepodległości ze Straży Narodowej, którzy naprawdę włożyli tutaj wiele pracy, żebyśmy się dzisiaj tutaj spotkali, żeby to wydarzenie było jak najlepiej przygotowane. Wielkie brawa! Zaczynam w tej chwili od spraw porządkowych. Wiecie, kochani, że spotykamy się w wyjątkowej sytuacji. Ten marsz jest wyjątkowy. Inny niż wszystkie inne.
bo dzisiaj nie ma sporów już tylko wewnętrznych. Dzisiaj są spory również zewnętrzne. Dzisiaj jest atak na polską granicę, dlatego chciałbym zaapelować do waszego rozsądku, do was o to, żebyście zachowali bezpieczeństwo, żebyście wsłuchiwali się w komunikaty organizatorów Straży Marszu Niepodległości i innych służb, jeśli zajdzie taka potrzeba. Żebyście pamiętali o tym, że jest dzisiaj tutaj z nami wiele takich osób zapewne, które chciałyby Polsce i Polakom zaszkodzić. Na to po prostu nie możemy sobie pozwolić. Dzisiaj obowiązkiem każdego polskiego patrioty, każdego narodowca jest wspieranie państwa polskiego, jest wspieranie służb mundurowych, wojska, straży granicznej, która tutaj z nami jest, ale i również policji. Pamiętajcie, że najważniejsze słowo, które w tej chwili powinniśmy zapamiętać, to jest odpowiedzialność. Bądźmy odpowiedzialni za siebie sami, bądźmy odpowiedzialni za siebie nawzajem. Pamiętajmy o tym, żeby filmować, nagrywać jakieś sytuacje, które będą budziły kontrowersje, które będą budziły wasze podejrzenia. Reagować na sytuacje, w których będą pojawiały się jakieś transparenty, które mogłyby po prostu zaszkodzić Polsce. Tegoroczne obchody, tak jak powiedziałem, są inne niż wiele innych. Oczywiście upamiętniamy 103. rocznicę odzyskania niepodległości. Oczywiście wspominamy zwycięstwa polskiego oręża. Wspominamy całą ponad 1000-letnią polską historię. To jest na pewno ważne. Ale odnosimy się również do tych wydarzeń, które się dzieją dzisiaj na naszych oczach. Gdzie Polska jest atakowana. Jest atakowana ze wschodniej granicy. Przez Moskwę, która wykorzystuje Białoruś do presji migracyjnej, destabilizacji państwa polskiego. Jesteśmy również atakowani przez Niemcy, które wykorzystują instytucje unijne do odbierania nam suwerenności. Drodzy rodacy, trwa wojna. Ta wojna jest nie tylko tą na granicy i tą może mniej widoczną z Niemcami, z Unią Europejską, ale trwa wojna cywilizacji. Jesteśmy z różnych środowisk, z różnych miejsc, ale zobaczcie, wszyscy zgromadziliśmy się pod biało-czerwoną flagą. Śpiewaliśmy wspólnie hymn. Wiele nas dzieli, ale dzisiaj jest taki moment, w którym pomimo podziałów powinniśmy się integrować. Powinniśmy tworzyć silny, wspaniały, gotowy do obrony suwerenności i niepodległości państwa polskiego naród. Dzisiaj trwa zmiana układów sił międzynarodowych. Trwa bezwzględna, brutalna wojna. Hegemon, Stany Zjednoczone schodzą już z pozycji lidera. W tej chwili porządkuje się nowy świat, nowy ład na naszych oczach. I to od nas będzie zależało, jak ta nowa Polska będzie wyglądała. Czy zostanie nam tylko hymn i biało-czerwona, czy będziemy narodem i państwem silnym, gotowym nieść krużganek oświaty, chrześcijaństwa, cywilizacji łacińskiej na zachód. Na zachód, którego mentalnie, moralnie, cywilizacyjnie już nie ma. To od nas każdego zależy. Dlatego każdy
każdy z nas dzisiaj tą kontrrewolucję, którą powinniśmy podnieść, z którą powinniśmy pomaszerować w Polskę, ale i w Europę, i w świat, powinniśmy zacząć sami od siebie. Nie da podnieść się Polski tylko na pięknych, wspaniałych hasłach. Nie da się podnieść Polski, krzycząc tylko Bóg, honor, ojczyzna. Nie da się podnieść Polski, krzycząc cześć i chwała bohaterom. Żeby to zrobić, musimy zacząć od siebie. Musimy zacząć więcej od siebie wymagać, żądać. Musimy dawać przykład. Powtarzamy to co roku tutaj, ale to już jest naprawdę najwyższy czas, żeby każdy z nas od teraz, od tej chwili stał się lepszy, stał się przyjaźniejszy dla drugiego, stał się bardziej gotowy do poświęceń, stał się gotowy dla poświęceń dla własnej rodziny, dla sąsiadów, dla bliskich i dla własnego narodu i dla Boga. Przepraszam. Jedyną ostoją i fundamentem uniwersalnym, na którym może powstać pokój, dobrobyt, porządek, to jest ład chrześcijański, budujący najwspanialszą cywilizację. Musimy ten ład przywrócić i odbudować. Nie może być tak, że dzisiaj często również polskie władze wierzą w jakiś determinizm czasowy, że tego nie da się uratować, że to już minęło, że to wszystko już za nami. Nie, drodzy, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Bóg, honor! Dzisiaj Straż Graniczna, wojsko, ale i również przez środowiska kibicowskie nielubiana policja broni polskich granic. Dzisiaj jest tam wojna, wojna hybrydowa. Wojna, która ma wytworzyć na Polsce presję. Wojna również informacyjna, gdzie wrogie nam siły dezinformują, straszą Polaków. Nie możemy się dać wystraszyć. Nie możemy dać poczucia braku wsparcia dla Straży Granicznej, dla polskich żołnierzy i policji, którzy bronią polskiej granicy. Wielkie brawa dla nich, ale wielkie, ogromne brawa! Jesteśmy spętani, czyli ta niepodległość właśnie jest taka dosyć warunkowa, bym powiedział. Wiele tysięcy ludzi na ulicach Warszawy, wiele tysięcy ludzi, którzy śledzą teraz naszą relację. Trwa, drodzy Państwo, Marsz Dumnych Polaków. Dzisiaj Święto Niepodległości. Z nami jest prezes Marszu Niepodległości, pan Robert Bąkiewicz. Bardzo serdecznie, panie Robercie, witamy i pozdrawiamy. Witam, szczęść Boże. Nade wszystko cieszymy się z tego, że Marsz Niepodległości także i w tym roku może przejść ulicami stolicy. No, pomimo problemów przyszliśmy. Marsz jest w mojej ocenie ogromnym sukcesem. Panu prezydentowi Trzaskowskiemu nie udało się skłócić Polaków i doprowadzić do jakichś dodatkowych napięć. Jest wspaniała atmosfera. Nie wiem, trudno mi jest ocenić w tej chwili, być może to jakiś rekord frekwencyjny będzie, nie wiem, może około 200, może 150 tysięcy ludzi. Na pewno bardzo wiele. Potem będziemy się przyglądali zdjęciem, jak to wyglądało z góry. Ale no, naprawdę myślę, że widać, że w polskim narodzie jest siła. To jest bardzo ważny moment, dlatego że to pokazuje, że w trudnym momencie dla Polski
jest tak wielu polskich patriotów, którzy chcą walczyć o niepodległość, że niepodległość jest faktycznie nie na sprzedaż dla nas i to jest, umacnia pozycję państwa polskiego, ale też stawia przed państwem polskim, przed nami również patriotami ogromne oczekiwania w stosunku do realizacji pewnych celów państwowych, silnej armii, budowy silnych struktur, w oderwaniu często też od różnych międzynarodowych instytucji, które okazuje się, że często nie są nam albo w stanie pomóc, albo nawet czasami są wręcz wrogie. Marsz dumnych Polaków, ale także Polaków, którzy wiedzą, czym jest miłość do Pana Boga, do Kościoła i do Ojczyzny. Dzisiaj w swoim przemówieniu mówiłem o tym, że to jest fundament. Nie ma innego fundamentu, na którym da się zbudować silne państwo, ale państwo, które żyje w zgodzie, w poczuciu sprawiedliwości, niż na tych elementach właśnie etyki chrześcijańskiej, na katolicyzmie. To jest polskość. Bez nauki katolickiej, bez katolicyzmu nie ma po prostu polskości i musimy się do tego odwoływać. Zresztą bardzo często o tym rozmawiam, ale dzisiaj w momencie takiego zagrożenia, realnego zagrożenia, tymi wydarzeniami, które się dzieją na granicy polsko-białoruskiej, do Polaków chyba to dociera jeszcze bardziej, że musimy po prostu dokonać tych zmian kontrrewolucyjnych w sobie i pójść dalej i przemieniać nasz naród i nasze społeczeństwo i zatrzymać tą prącą na nas po prostu rewolucję. Rewolucję, która chce zniszczyć polski naród i polskie państwo. I jeszcze jedno pytanie. Są z nami nasi rodacy rozsiani w różnych zakątkach całego świata. Nasza kochana Polonia, która często nas zawstydza swoją autentyczną miłością do ojczyzny. Jakie przesłanie dla nich dzisiaj płynie z tego Marszu Niepodległości? No, hasło narodowe. Jeden naród ponad granicami. I oczywiście ogromne podziękowania dla Polaków za granicę, którzy faktycznie, tak jak ojciec mówi, zawstydzają nas często tą miłością. Dlatego to jest dla nas wyzwanie, żeby dogonić ich i nawet żebyśmy się ścigali nawzajem w tej miłości do naszej ojczyzny, bo działając nawet w różnych państwach możemy również wzmacniać i swoje państwo, i swój naród. Nie zatrzymuję, panie prezesie, niech to będzie piękny marsz i niech się zakończa w naszych sercach, niech pozostaną rzeczywiście te najwspanialsze uczucia do Pana Boga i do naszej ojczyzny. Niepodległość nie na sprzedaż. Bóg zapłać. Dziękuję serdecznie. Rozmawialiśmy z panem prezesem Robertem Bąkiewiczem, prezesem Marszu Niepodległości. Pan doktor Krzysztof Kawęcyk, historyk, politolog. Marsz, czoło Marszu Niepodległości zbliża się do nas, wypełniony Most Poniatowskiego. Coraz więcej osób przechodzi już wałem międzyszyńskim w stronę Stadionu Narodowego. Panie doktorze, jak zawsze na czole tego marszu kombatanci, ale także grupy rekonstrukcyjne, które rzeczywiście kultywują pamięć o tych naszych wielkich bohaterach, którzy walczyli o wolność ojczyzny. No, myślę, że jesteśmy dumni i mamy wielką radość w sercu, widząc te piękne widoki, a zatem na początku kombatanci. To są żołnierze, którzy walczyli o niepodległą Polskę z bolszewikami, z komunistami po II wojnie światowej. Żołnierze formacji antykomunistycznych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Narodowych Sił Zbrojnych, Stowarzyszenia WIN, Wolność i Niezawisłość. To są ci, którzy po prostu poświęcili swoje młode lata walce o niepodległą. Ci, którzy kontynuowali tę walkę o niepodległość wcześniej rozpoczętą. Żołnierze drugiej konspiracji, żołnierze niezłomni. Dlatego absolutnie im się należy szacunek nas,
wyrażany między innymi w tych słowach cześć i chwała bohaterom. Tak, to są bohaterowie, którym należy się nasza wdzięczność. Dalej mamy oczywiście grupy rekonstrukcyjne, husaria, no pięknie to wygląda, niezwyciężone na polach bitew wojsko, można powiedzieć polskie. Najpiękniejszy jak gdyby przejaw militarnych działań w dawnych czasach, w dawnej Rzeczpospolitej. No i oczywiście biało-czerwone flagi z hasła Bóg, honor, ojczyzna, hasła właśnie o charakterze antykomunistycznym. No i właśnie to morze biało-czerwonych flag. Także to wygląda po prostu wspaniale i można powiedzieć, dla takich chwil warto, trzeba tutaj być, trzeba to zobaczyć. To są zapomniane wrażenia, niezapomniane chwile. Przed chwilą przychodzili także przedstawiciele opozycji antykomunistycznej lat 70. i 80. To także ważne karty historii zrywu naszego narodu o wolność naszej ojczyzny. Tak, opozycja antykomunistyczna, rzeczywiście bardzo, bardzo ważne osoby, które tutaj w tym czasie, kiedy trzeba było podjąć tę troskę, tę walkę o prawa obywatelskie, o niepodległość, to po prostu ją podjęli. To znów na ogół byli ludzie młodzi, ale oczywiście także byli ci, którzy uczestniczyli w konspiracji okresu wojny, żołnierze Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, więźniowie okresu PRL-u, ale w dużym stopniu to byli ludzie młodzi, różnych formacji antykomunistycznych, które wówczas funkcjonowały. I tutaj jednak no, trzeba też wyrazić podziękowanie i wdzięczność Urzędowi do Spraw Kombatantów, Urzędu do Spraw Osób Represjonowanych i Kombatantów i jego szefowi, panu Janowi Józefowi Kasprzykowi, który to urząd po prostu docenił tych właśnie działaczy opozycji antykomunistycznej. Sejm przyjął określoną ustawę o działaczach represjonowanych, działaczach opozycji antykomunistycznych i to można powiedzieć w sposób jak gdyby taki pewien symboliczny oddało pewną sprawiedliwość, oddało tym ludziom to, co im się należy. To są również bohaterowie Polski Niepodległej. No to są współcześni, można powiedzieć, kombatanci. Panie doktorze, to jest ten niesamowity moment, dla którego warto być na Marszu Niepodległości i dla którego warto być w tym miejscu, w którym jesteśmy od wielu, wielu lat. Z każdej strony biało-czerwone flagi, wypełniony most Poniatowskiego, rzesze osób zmierzających pod Stadion Narodowy. Dumni Polacy, to jest rzeczywiście ten obraz, którego także i dzisiaj potrzebujemy, nie tylko w naszej ojczyźnie, ale na arenie międzynarodowej, że jesteśmy tymi, którzy są dumni z tych wszystkich osób, które miały odwagę walczyć o wolność naszej ojczyzny. Myślę, że jesteśmy dobrym przykładem, mam nadzieję, inspiracją dla innych narodów, dla obywateli innych państw, którzy również z troską podchodzą do tych zagrożeń, które również dotykają czy to Francję, czy Włochy, Hiszpanię, czy też oczywiście inne kraje Europy ze strony właśnie różnych jakichś pomysłów ideologicznych, które mają zniszczyć państwo, naród, rodzinę, kościół. A zatem to jest na pewno bardzo inspirujące, bardzo, bardzo ważne. Zresztą w tych marszach niepodległości również często uczestniczą przedstawiciele właśnie innych narodów. Zapewne i w tym roku jest podobnie. Zawsze są z nami na przykład Węgrzy, ale nie tylko, także przedstawiciele innych organizacji o charakterze tożsamościowym, prawicowym, katolickim, którzy tutaj oczywiście też są. Nie byłoby niepodległości, gdyby nie ojcowie naszej niepodległości. Dlatego przy okazji tego naszego narodowego, dzisiejszego pięknego, świątecznego dnia powracamy właśnie do nich, do tych odważnych mężów stanu, którzy potrafili zawalczyć w swoich sercach, ale w sercach także Polaków o suwerenną Rzeczypospolitą. Nie byłoby oczywiście niepodległości, gdyby nie było woli narodu polskiego do odzyskania tej niepodległości przez cały ten okres 123 lat od ostatniego rozbioru. Ale
można powiedzieć, że postawy jakieś takie renegackie, one w zasadzie były zupełnie marginalne. Można powiedzieć, że wszyscy byli przywiązani do tej idei niepodległości i tę ideę niepodległości realizowali w różnych obszarach, w różny sposób, nie tylko militarny, ale oczywiście my pamiętamy o powstaniach listopadowym, styczniowym, o wysiłku zbrojnym w okresie I wojny światowej, ale przecież również to była wojna ekonomiczna, również można powiedzieć o duszę Polaków. Otóż nie udało się zaborcom doprowadzić do rusyfikacji i germanizacji, między innymi dzięki temu, że cały czas, mimo że państwa polskiego nie było, funkcjonowała ta elita, elita i polityczna w XIX wieku, na przykład ośrodek skupiony wokół księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, czy też właśnie literaci, poeci, wieszczowie narodu, malarze. To jest po prostu rzeczywiście elita, która prowadziła, można powiedzieć, wskazywała tę drogę do niepodległości, a później już ojcowie, tak? Niepodległości. Tak jest. Pomimo różnic poglądowych, politycznych, potrafiono budować wspólnymi siłami wolną Polskę. No myślę, że tego chciałoby się życzyć również dzisiejszym siłom politycznym w naszej ojczyźnie. To prawda. To ludzie byli wielkiego formatu, można powiedzieć, i patriotycznego, i intelektualnego, i osobowego, bo potrafili, i moralnego przede wszystkim, potrafili te różnice naturalne zresztą, które występowały między nimi, jakoś zniwelować i dla wspólnej, ważnej sprawy po prostu chcą porozumieć. Także mamy tutaj do czynienia oczywiście z takimi wielkimi postaciami, nazywanymi właśnie ojcami niepodległości, że wymieńmy Romana Dmowskiego, Józefa Piłsudskiego, Wojciecha Korfantego, Ignacego Paderewskiego, generała Józefa Hallera, tej, powiedziałbym, tego nurtu lewicowego Ignacego Daszyńskiego. No właśnie, a więc i niepodległościowi socjaliści, i także przedstawiciele innych nurtów, aż do narodowców, potrafili po prostu docenić tę wartość i znaczenie niepodległości. I niezależnie od pewnych wyborów, koncepcji, które realizowały, to ich celem była po prostu niepodległa. A później w tych pierwszych latach odzyskania niepodległości potrafili rzeczywiście się porozumieć, znaleźć wspólny język. I to też jest fenomen, o którym trzeba też pamiętać, może nie tylko o wysiłku militarnym w pierwszych latach odzyskania niepodległości, ale również umiejętności zorganizowania się, organizacji, stworzenia administracji państwowej, ujednolicenia w ogóle prawa i państwa w różnych obszarach przecież podzielonego wcześniej państwa polskiego między trzech zaborców. Także to jest na pewno, można powiedzieć, to jak gdyby potwierdza nasze duże zdolności organizacyjne. Wbrew może takim stereotypom, prawda, gdzie mówimy, gdzie dwóch Polaków to po prostu jest więcej partii politycznych. Ale to oczywiście nie jest prawdą, dlatego że potrafimy po prostu pod tym hasłem Polska biało-czerwona się zjednoczyć. A to, że mamy w tej chwili niestety tak daleko idące podziały, no to już jest po prostu wynik również takiej ofensywy, już powiedziałbym, wykraczającej poza na polskość, ofensywy skierowanej przeciwko polskości, wykraczającej poza jak gdyby realia krajowe. Dziękuję serdecznie. Powrócimy do naszej rozmowy, ale także i my, drodzy Państwo, chcielibyśmy nacieszyć swoje oczy i swoje serca tym widokiem, pięknym widokiem rzeki biało-czerwonych flag niesionych przez różne pokolenia Polaków. Dzisiaj miłość do ojczyzny zgromadziła nas na ulicach Warszawy.
Trwa Marsz Niepodległości. Niepodległość nie na sprzedaż. Panie doktorze, dzisiaj marsz przechodzi ulicami Warszawy, ale analogicznie odnosimy się do tego wielkiego historycznego marszu, który szedł przez serca Polaków tęskniących za wolnością, przez pokolenia Polaków, którzy zmagali się z niewolą i pragnęli, tęsknili za wolną, niepodległą ojczyznę. Tak jak mówiliśmy, piąte pokolenie, można powiedzieć, stało się beneficjentem tego snu o niepodległej Polsce. Ale ci ludzie młodzi również wkrótce musieli stanąć po raz kolejny do walki o niepodległą. Wcześniej właśnie w obronie integralności terytorialnej, w obronie Lwowa, Orlęta Lwowskie, w powstaniach śląskich, w powstaniu wielkopolskim, ale później w 1939 roku ci ludzie wychowani już w niepodległej Rzeczpospolitej po prostu zdali egzamin z polskości, z człowieczeństwa, ze swojego patriotyzmu, ze swoich obowiązków. I musimy pamiętać właśnie, jeśli mówimy o tym Marszu Niepodległości, bo ten marsz niestety trwał. To nie było tak, że 11 listopada odzyskaliśmy niepodległość i później już była sytuacja spokojna, gdzie można było na łonie ojczyzny wręcz powiedziałbym odpoczywać. Otóż nie, trzeba było ciągle być gotowym. I w 1939 roku w wyniku tego układu sowiecko-niemieckiego znów trzeba było stanąć do walki. Stanęli żołnierze września i w dzisiejszym dniu także musimy pamiętać o żołnierzach września 1939 roku, o żołnierzach Polskiego Państwa Podziemnego, Armii Krajowej, żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych, żołnierzach Narodowej Organizacji Wojskowej, ale później również o tej drugiej konspiracji, czyli także tych często młodych ludziach, którzy kontynuowali dalej tę walkę już w formacjach właśnie podziemia niepodległościowego, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Narodowych Sił Zbrojnych, Zrzeszenia Wolność, Niepodległość, Niezawisłość i w szeregu jeszcze innych organizacji, formacji podziemnych, zbrojnych. Także trzeba w dniu dzisiejszym pamiętać o tych tysiącach Polaków, którzy przeszli te komunistyczne więzienia w latach 40. i 50. więzieni, torturowani przez formacje sowieckie, przez rodzimych komunistów. Także musimy pamiętać o tych, którzy później w latach 50., 60. mieli nie tylko w sercu, ale pozostawali wierni i w małych nawet często grupach po prostu tę ideę niepodległości przekazywali, krzewili. Później o działaczach opozycji antykomunistycznej lat 70., o tych, którzy zaangażowali się później w ruch Solidarności, w największy, można powiedzieć, taki narodowy ruch, szeroko rozumiany narodowy ruch Polaków, ruch wolności, bo to nie był tylko przecież związek zawodowy, tylko coś więcej. Później tych, którzy pozostali wierni właśnie tym zasadom wolności, niepodległości, którzy no, nie godzili się na te wszystkie układy między komunistami a koncesjonowaną lewicową opozycją, którzy krytycznie odnosili się do tych układów okrągłostołowych,
bo oni po prostu mieli rację, a więc walczyli o suwerenność wówczas Polski. To są lata 90., to też jest walka o suwerenność tych, którzy nie godzili się na tę reprywatyzację realizowaną przez Kongres Liberalno-Demokratyczny, którego czołowym działaczem był wówczas Donald Tusk, którzy nie godzili się również na wyprzedaż Polski, na to, żeby po prostu inne ośrodki międzynarodowe sterowały polską polityką. Tak również dzisiaj są środowiska, także tutaj właśnie reprezentowane na Marszu Niepodległości, które po prostu nie godzą się na to, na ten dyktat Brukseli, czy też na inne działania zewnętrzne. Ale to mówimy, proszę ojca, o Polakach w kraju, ale też przy okazji, też w tym dniu musimy pamiętać o tych, których los po prostu, których historia oddzieliła od kraju. A więc przede wszystkim o naszych rodakach na dawnych ziemiach Rzeczpospolitej, na ziemiach, które jeszcze w okresie międzywojennym do Polski przynależały. To jest też heroizm, piękna postawa wielu Polaków, bądź też na ziemiach dzisiejszej Ukrainy, we Lwowie na przykład, czy nawet na tych na Kresach, czyli na ziemiach już powiedziałbym daleko wysuniętych na wschód, czy też oczywiście na Wileńszczyźnie na przykład. I dzisiaj chyba myślę, że możemy też wyrazić te wyrazy solidarności, uznania, ale i podziękowania dla tych Polaków, właśnie na przykład znakomicie zorganizowanych na Wileńszczyźnie dla działaczy właśnie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, innych organizacji oświatowych, społecznych, którzy po prostu w sytuacji zagrożenia po prostu ze strony działań rządu na przykład litewskiego dla polskości potrafią po prostu o tę polskość skutecznie dbać i walczyć. To jak oni mówili, my jesteśmy tam od zawsze, jesteśmy po prostu mieszkańcami tej ziemi, bo tam żeśmy się urodzili. To nie my opuściliśmy Polskę, to Polska niestety od nas odeszła. Polska odeszła w wyniku właśnie tego układu Ribbentrop-Mołotow. Także musimy pamiętać o naszych Polakach, rodakach na emigracji w krajach zachodnich, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, innych krajach, na wszystkich kontynentach, którzy również tę ideę niepodległości, w ogóle polskości cały czas realizowali. Ale również powinniśmy pamiętać o emigracji politycznej. Przecież nie byłoby dzisiaj też niepodległej Polski bez tej akcji emigracji politycznej, czyli polskiego państwa podziemnego, bez polskich sił zbrojnych na zachodzie w czasie II wojny światowej. To wspaniali przecież ci generałowie na przykład polscy, którym później władze komunistyczne na początku w 1946 roku odebrały obywatelstwo na przykład. Także ci ludzie przecież byli w bardzo trudnych warunkach materialnych również, a jednak pamiętali o Polsce. Także musimy właśnie o nich pamiętać, o tym dorobku też intelektualnym, różnych ośrodków historycznych, politycznych, społecznych, które właśnie były na emigracji. A więc tak jak tutaj mówił prezes Marszu Niepodległości Robert Bąkiewicz, jeden naród ponad granicami. Panie doktorze, ważny aspekt, chociaż krótko o nim wspomnijmy, wzmagania o niepodległość wspierane przez kapłanów, siostry zakonne, przez Kościół. Oczywiście, proszę ojca, tutaj można by powiedzieć o tej bardzo ważnej działalności Kościoła już w XIX wieku. Zresztą to jest też okres taki, z jednej strony można powiedzieć, pewnego takiego pozytywizmu, czyli takich postaw tak zwanych racjonalnych, często odległych od chrześcijaństwa, które się upowszechniają, a jednocześnie dzięki Bogu, dzięki Bożej opatrzności Polska doświadcza bardzo wielu świętych, wybitnych postaci i to w różnych obszarach, prawda? Nie tylko myślimy o obszarze jakimś takim
nazwijmy politycznym czy społecznym, ale również działalność charytatywna, działalność pisarska, no w ogóle duszpasterstwo. Także mamy tutaj również w okresie II Rzeczpospolitej wspaniałe postacie, wielu wybitnych hierarchów. Nie chcę wymieniać nawet, drogi ojcze, bo pewnie kogoś bym zawsze pominął, ale przecież to jest, prawda, bardzo wiele osób znakomitych. Wymieńmy chociażby Jana Pawła II, błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jeszcze dojdziemy do tego czasu, natomiast ja myślałem o tym wcześniejszym jeszcze okresie. Tak. Oczywiście jak na przykład święty Sebastian Pelczar, czy oczywiście wielu innych wybitnych, arcybiskup Bilczewski, no może by tutaj ksiądz Markiewicz, Albert Chmielowski, wiele postaci, bądź też, że tak powiem, hierarchów lub też księży, kapłanów, zakonników, również siostry, które prowadziły ochronki czy w dziedzinie edukacji. No i później ten okres wojny, no właśnie chociażby tutaj też zaangażowanie księży w duszpasterstwo. Duszpasterstwo na przykład właśnie konspiracyjne, a więc wypełnianie tej posługi do końca. Oczywiście wrócę znów na pewno symboliczna postać księdza Jacek Skorupki, prawda, który zginął w czasie tej bitwy właśnie pod Osowem z bolszewikami w 1920 roku. Także można by tu bardzo wiele. No okres oczywiście wojny, działalność prymasa Chlonda, właśnie prymasa Wyszyńskiego, który był wprost kontynuatorem, prawda, może później myśli też społecznej prymasa Chlonda, wspomniany ojciec święty Jan Paweł II. No i później także, no, przypomnijmy również tych kapłanów, którzy w latach 80. byli wierni Bogu, Kościołowi, ojczyźnie, którzy ponieśli najwyższą cenę. Ksiądz Jerzy, oczywiście Popiełuszko, ale także inni. Ksiądz Niedzielak, Suchowolec, wielu innych księży po prostu. Także można powiedzieć, że tutaj rola Kościoła, ale także praktycznych postaw księży, to jest naprawdę rzecz bardzo ważna. Także właśnie to hasło Bóg, honor i ojczyzna, ono można powiedzieć miało swój konkretny wyraz konkretnej działalności. I teraz od nas, jak wiele zależy od tego, jaka będzie Polska, jakie będzie dziś i jutro naszej ojczyzny. Przyszłość ojczyzny zależy od tego najmłodszego pokolenia Polaków, dlatego dołóżmy wszelkich możliwych starań, aby dzieci, młodzież wychować w tym duchu narodowym, patriotycznym, blisko Pana Boga.
Oh,
Po hymnie. Drodzy Państwo, drodzy polscy patrioci, jak co roku gromadzimy się w tym symbolicznym dla nas wszystkim dniu, w samym centrum naszej umiłowanej ojczyzny, w Dzień Narodowego Święta Niepodległości, który celebruje wydarzenia sprzed 103 lat.
to właśnie wtedy Polska odzyskuje niepodległość. Po 123 latach nieobecności na mapach Europy i świata nasza ojczyzna ponownie się na nich pojawi. Ale jak wspomniałem, jest to data symboliczna, bowiem przez 3 kolejne lata nasze granice państwa nie były jeszcze do końca zatwierdzone. Liczne plebiscyty, wojna bolszewicka 1920, zakusy byłych okupantów, to wszystko sprawiało, że odrajający się kraj musiał ciągle walczyć o to, co z nie lada trudem odzyskał. Dziś rozpoczęliśmy nasz marsz na rondzie jednego, imieniem jednego z ojców tej niepodległości, na rondzie Romana Dmowskiego. Wspaniała postać w dziejach naszego narodu, dziś przez wiele środowisk antypolskich podlega próbom wymazania jego z karty historii. Dziś także stoimy przed poważnymi problemami związanymi z atakami na naszą suwerenność. Wystarczy spojrzeć na działania w stosunku do polskich zakładów pracy, jak chociażby elektrowni w Turowie, inspirowanej Unią Europejską oraz wszystkimi trybunałami. Wystarczy spojrzeć na naszą wschodnią granicę, gdzie przez 24 godziny Straż Graniczna oraz Wojsko Polskie próbuje powstrzymać atak ze strony białoruskiej. Nasz doroczny Marsz Niepodległości, jak doskonale państwo wiecie, również był zagrożony, ale ostatecznie po raz 12 wyruszyliśmy w kierunku Mostu Poniatowskiego, dotarliśmy na błonia Stadionu Narodowego i manifestujemy swoją miłość do narodu i ojczyzny. Drodzy państwo, tak jak my ruszaliśmy, tak również ruszał nasz kwiat rycerstwa, chociażby w 1410 roku podczas bitwy pod Grunwaldem. Dlatego już teraz nasz wspaniały chór wykona, mam nadzieję, że przy państwa aktywnym udziale, Bogu Rodzice! Maria.
Drodzy Państwo, za chwilkę kilka okolicznościowych przemówień. Ale zanim zaproszę prelegentów, chciałbym poprosić osobę, która tak naprawdę jest najważniejszą postacią w przypadku Marszu Niepodległości, czyli jej prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, Roberta Bąkiewicza, który słowo wstępu do okolicznościowych przemówi. Witam serdecznie, doszliśmy. Czołem Wielkiej Polsce jeszcze raz. Krótko bardzo, za chwilę będzie występował Robert Winnicki, jeden z inicjatorów Marszu Niepodległości w 2010 roku. Ja natomiast chciałem powiedzieć dzisiaj, że dzisiejszy marsz jest ogromnym sukcesem wszystkich tych, dla których suwerenność i niepodległość państwa polskiego są wartością, a jest wielką przegraną wszystkich tych, którzy nie chcieli tego marszu i tych, którzy wyrzekają się własnej suwerenności i niepodległości. Dzisiaj to my zwyciężyliśmy i pokazaliśmy, w którym kierunku ma iść Polska i państwo polskie i polski naród. Wygrywamy, brawo! Dziękuję wam bardzo, naprawdę, to jest ogromne zwycięstwo. No więc jak wspomniał Robert Bąkiewicz, o zabranie głosu jako pierwszego poproszę kolega Roberta Winnickiego, posła na Sejm, przedstawiciela Ruchu Narodowego. Czołem Wielkiej Polsce. Rodacy, przyjaciele, patrioci, lewica, komuniści, gdy chcieli zdobyć Europę, gdy chcieli zatrzymać wojska narodowe w Hiszpanii, krzyczeli non passaram. Ale przegrali. I te wojska wchodziły z okrzykiem han pasado, przeszliśmy. I tak samo my dzisiaj krzyczymy han pasado, przeszliśmy po raz 12. Nie powstrzymacie. Nie powstrzymacie wielkiego marszu polskich patriotów. Nie powstrzymacie największej narodowej manifestacji w Europie. Dlaczego? Z jednego prostego powodu. Bo tę manifestację organizuje i prowadzi naród. Zorganizowany należycie naród jest potęgą, której nic przeciwstawić się nie zdoła. I dlatego największą siłą Marszu Niepodległości jest to, co z niego wynika. A wynikają z niego setki i tysiące zaangażowanych działaczy struktur narodowych w całym kraju, którzy przekuwają ten postulat w codzienność. I po pierwsze, do tego zachęcam. Do pracy co dzień, a nie tylko od święta. Do tego, żebyśmy ten wysiłek przekuli w wywalczenie naszej ojczyzny na każdym poziomie, również w Warszawie. Stanowimy siłę, która dzisiaj mówi: niepodległość nie na sprzedaż. I stanowimy siłę, która tej niepodległości będzie bronić za wszelką cenę. I niech to usłyszą dzisiaj, nie tylko w Warszawie, ale niech usłyszą przede wszystkim dzisiaj to w Brukseli. Będziemy bronić suwerenności politycznej i prawnej naszej ojczyzny. Będziemy bronić suwerenności gospodarczej, energetycznej. Dlatego domagamy się i wszyscy polscy patrioci powinni się tego domagać, nie tylko Konfederacja. Domagamy się wypowiedzenia pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej. Natychmiast! Domagamy się zaprzestania szykanowania Polski za to, że chce wprowadzać jakieś reformy instytucjonalne. Niezależnie od tego, czy my się zgadzamy z instytucjami, które wprowadza rząd w danym momencie, czy nie wprowadza. Jest suwerennym prawem Polski i Polaków decydować o swojej przyszłości. Swoje spory będziemy załatwiać wewnątrz naszego kraju. I wara od Polski wszystkim eurokratom dzisiaj mówimy.
I mówimy im, przestańcie szantażować nas tymi pieniędzmi, bo środki unijne to jest poniżej 1% polskiego PKB. Zabierajcie swoją jałmużnę i spieprzajcie do Brukseli z powrotem. I dzisiaj ten warunek jasno stawiamy rządowi. Przestańcie ulegać temu szantażowi. Przestańcie się mazać w Brukseli, przestańcie uginać się pod tym, kiedy na nas plują. Polska jest silna gospodarczo i będzie silniejsza gospodarczo. Polska musi odbudować swoją armię i Polska nie pozwoli na siebie pluć w Brukseli, w Moskwie czy gdziekolwiek indziej. Dzisiaj mówimy też i dziękujemy i oddajemy hołd naszym strażnikom granicznym, naszemu wojsku, naszym funkcjonariuszom mundurowym wszystkich formacji, policji i wszystkich innych formacji. Dziękujemy wam za obronę naszych granic. Dziękujemy za to, że dbacie o nasze bezpieczeństwo. Chwała wam! Dziękujemy! Ale mówimy też dzisiaj, że stoimy za wami, za waszym prawem do twardej obrony granicy. I nie życzymy sobie oczywiście tego, żeby sytuacja wyeskalowała. Nie chcemy, żeby doszło do tragedii na tej granicy. Ale chcemy dzisiaj powiedzieć jasno, że wojsko i Straż Graniczna po to ma broń, żeby w sytuacji kryzysowej móc jej użyć. I nikomu nie wolno zabraniać temu Wojsku Polskiemu. Jeśli trzeba będzie strzelać, to Wojsko Polskie ma strzelać. Rodacy, dzisiaj jesteśmy tutaj po to, żeby mówić stop nielegalnej imigracji. Stop zalewaniu Europy falą z całego świata. Stop fałszywemu humanitaryzmowi. I mówimy o tym, że mamy prawo mówić i podnosić to hasło. Polska dla Polaków. Polska dla Polaków. To było, jest i będzie nasze hasło. Jesteśmy dzisiaj tuż po to, żeby zwrócić uwagę nie tylko na nielegalną imigrację, ale na legalną imigrację. Na to, co się dzieje od lat w naszym państwie. Na to, co rząd robi z naszymi granicami. 8-krotny wzrost imigracji z państw muzułmańskich za ostatnie 5 lat. I mówimy temu równie stanowcze nie. Spójność narodowa wymaga, żebyśmy się przeciwstawili masowej imigracji, nie tylko tej nielegalnej, ale również tej legalnej. To jest dzisiaj nasza racja stanu. Szanowni Państwo, chciałem również powiedzieć w imieniu swoim, jako prezesa Ruchu Narodowego, jednego z liderów Konfederacji, ale również myślę, że w imieniu nas wszystkich, że bardzo się cieszymy, że są z nami delegacje z wielu krajów Europy. Dzisiaj cała Europa patrzy na Polskę i mamy miliony sojuszników w tej Europie. Podziękujmy wszystkim tym, którzy jak Hiszpanie prowadzą akcje w obronie Polski na Facebooku, na Twitterze, w mediach społecznościowych. Dziękujemy Ci Europo, normalna Europo, dziękujemy Ci za wsparcie, jakie nam okazujesz. Są delegacje z wielu państw Europy Środkowej, z naszego regionu, ale w tym momencie chciałbym szczególnie przywitać naszych przyjaciół z Węgier. Naszych przyjaciół węgierskich, naszych tradycyjnych sojuszników. Zapraszam na scenę László Torocskaja, prezesa partii Nasza Ojczyzna, Węgierskiej Partii Narodowej. Zapraszam tego człowieka, który jest burmistrzem na granicy serbsko-węgierskiej. Człowieka, który zainicjował budowę muru na granicy serbsko-węgierskiej, kiedy tam był kryzys migracyjny. On będzie się dzielił z nami swoimi doświadczeniami. On przyjechał tutaj razem z całym autokarem braci Węgrów, żeby nas wspomagać, żeby nas wspierać.
i chcemy tę solidarność, tę prawdziwą solidarność narodową, europejską w tym miejscu budować. Laszlo Toroczkaj, bardzo proszę. Przywitajmy go głośnym. RIA! RIA! Hungaria! Dear Polish brothers and sisters. Drodzy polscy bracia i siostry. Right now Europe is being destroyed because of foreign globalist interests. Dzisiaj Europa jest niszczona przez obce globalistyczne interesy. That migration that we have experienced in the past almost 10 years on the Hungarian-Serbian border is a part of this process, just as the recent migration crisis on the Polish-Belarusian border is also a part of the destruction of Europe. Ten kryzys, którego od 10 lat doświadczamy na granicy serbsko-węgierskiej, a który dzisiaj widzimy też na granicy polsko-białoruskiej, jest elementem tego niszczenia Europy, tego wielkiego globalistycznego planu. We can see how globalist forces want to eliminate nation states, and now they are not only attacking the independence of our nations and our national pride, but they are attacking the institution of family as well. Dzisiaj widzimy, jak bardzo atakują nie tylko narody, nie tylko chcą zniszczyć nasze narody, ale jak atakują również instytucje rodziny. Mass immigration is a tool in the hands of these satanic globalist forces, just as they use the European Commission and the so-called LGBTQ rights to destroy our nations. Widzimy, jak ostatnie grupy Marszu Niepodległości przechodzą zarówno mostem Poniatowskiego, jak i tutaj koło naszego stanowiska. Trwa Marsz Niepodległości. Panie doktorze, wielkie święto Polaków. O tym dzisiaj mówiliśmy i myślę, że jest to już właściwy czas, aby dokonać chociażby takich pierwszych podsumowań. Na pewno był to bardzo spokojny i dumny marsz. Tak, ja myślę, że można mówić o zwycięstwie Polski, o zwycięstwie Polaków, którzy mają w sercu ojczyznę, dlatego że ten marsz się odbył. No, niezależnie jakby to brzmiało, że samym zwycięstwem jest fakt, że doszło do tego marszu, ale wiemy, jakie były utrudnienia. Także chyba frekwencja wydaje się, no, jest olbrzymia, być może jest to rekord frekwencyjny Marszu Niepodległości. I może białych flag. Chyba nie widzieliśmy, proszę ojca, aż tylu biało-czerwonych flag, jak właśnie ma to miejsce dzisiaj. I dobrze, żeby ta biało-czerwona flaga zawsze nam towarzyszyła, gościła w naszych domach, w takich właśnie ważnych, narodowych wydarzeniach, uroczystościach, świętach, ale także, żebyśmy pamiętali o tej symbolice biało-czerwonej. W heraldyce kolor biały to jest kolor szlachectwa, lojalności, pokory, a kolor czerwony to jest też kolor miłości, kolor takiej, powiedziałbym, właśnie pewnego bohaterstwa, żarliwości. Także te cechy to są bardzo ważne. Z jednej strony właśnie ta pokora, a z drugiej strony właśnie ta powinność, której powinniśmy być po prostu wierni. Te barwy narodowe to są także swoistego rodzaju życzenia, które dzisiaj wypowiadamy, kierujemy pod adresem wszystkich Polaków. Myślę także tych trochę, którzy dali się zmanipulować i pogubili się. No właśnie, myślę, że tak. To bardzo słusznie na zakończenie tej naszej relacji ojciec zauważył, że najważniejszą jest rzeczą, żeby te podziały, które nastąpiły w wyniku przeróżnych działań, po prostu jakoś je zakopywać, żeby właśnie ta biała-czerwona, żeby nas łączyła. Naszą, można powiedzieć, partią powinna być Polska. To partie polityczne są dla Polski, a nie Polska dla partii politycznych. I gdybyśmy rzeczywiście
no musimy zrobić wszystko. To jest chyba rzeczywiście takie przesłanie dla nas wszystkich, żeby po prostu te podziały, te emocje, często niepotrzebne, emocje wynikające również z manipulowania przez polityków naszymi właśnie nastrojami, uczuciami, żeby po prostu tego się pozbyć, żeby zacząć myśleć po prostu może w sposób taki bardziej spokojny, a jednocześnie odpowiedzialny i żeby ten pokój, ta miłość, także ta jedność była oczywiście i w naszej ojczyźnie, w naszych środowiskach lokalnych, w naszych miejscach pracy, między nami, sąsiadami, także w naszych rodzinach, w naszych domach. Bardzo dziękuję panie doktorze za kolejne nasze spotkanie w telewizji Trwam w tym szczególnym dniu, jakim jest Święto Niepodległości. Rozmawialiśmy z panem doktorem Krzysztofem Kawęckim, politologiem, historykiem, prezesem zarządu Stowarzyszenia Wiara i Czyn. Dziękujemy wszystkim widzom telewizji Trwam. Z nami była tutaj cała Polska, byli także reprezentanci Polonii, także ci, którzy kochają Polskę, a łączyli się wraz z nami poprzez telewizję Trwam. Byli także studenci Akademii Społecznej i medialnej. Wszystkich bardzo gorąco z Warszawy świątecznie pozdrawiamy. Kończymy naszą transmisję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.